Jak ty już zawodnik czeka nas mecz z warszawską Legią, zapowiada się trudne spotkanie. Tak, na pewno. Myślę, że oni mają teraz taką, są w formie i grają dobrze. Mają, myślę, że taką serię zwycięstw. Nie pamiętam, kiedy ostatnio przegrali, ale jest to dobry zespół, taki mają po prostu dużo dobrych piłkarzy. No, to, że Legia w ostatnich latach jest bardzo mocna. Ale tak wierzymy, że i my będziemy kontynuować te nasze takie dobre formy i zawsze to jest takie, taki wielki mecz dla Górnik i dla Legii, kiedy grają razem. No wierzymy, że i nawet jak gramy bez kibiców, no ale jesteśmy u siebie, no będziemy walczyli, no wierzymy, że jak mówię, że będziemy kontynuowali w tych ostatnich wynikach i zdobymy jakieś punkty. Rezultaty środowych spotkań sprawiły, że rundę dodatkową spędzimy w dolnej ósemce. Tak. Czujecie się rozczarowani tym faktem? Tak, po remizu z Piastem już było bardzo trudno, żeby się tam dostać. Musiałaby Agonia wszystko przegrać i niektóre zespoły by tak samo musieli przegrać, więc to już było takie, teoretyczne, ale jeszcze trochę no, wierzyłem, ale tak niestety no, już nie jest tam szans, no, musimy teraz powalczyć i o to utrzymanie, no i utrzymać Górnik w Ekstraklasie. Mecz z Piastem Gliwice był dziewiątym, w którym nie straciliśmy bramki. Tak. To znaczy, że obrona funkcjonuje? Tak, myślę, że obrona bardzo dobrze funkcjonuje i wspieramy się razem, pomagamy sobie, no i myślę, że tam to funkcjonuje, no wierzę, że i teraz Legią, bo to będzie teraz na pewno bardzo ważne w tym meczu. Zostałeś wybrany do jedenastki 29 kolejki PKO Ekstraklasy, to chyba taki dodatkowy smaczek i taka motywacja do dalszej ciężkiej pracy. Tak, na pewno, ale tak zawsze po takich jakichś małych sukcesach jest potrzebne być nogami najpewniej na ziemi i po prostu trenować dalej i kontynuować w tej pracy, bo to jest życie w piłkę i wszystko to jest taka parabola, raz w górę, raz w dole, więc potrzebne być się koncentrować i pracować dalej.